Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przed nami kolejna odsłona Brąski. Wiem, że to mogło się zrobić troszeczkę takie monotematyczne, ale no cóż, w tym okresie na moim terenie Brąska to główne skrzypce gra i coś podobnego do takiego zaraz zrobimy. Tej Brąski chyba jeszcze nie miałem na kanale, miałem bardzo podobne, ale uznałem, że i taką też zrobię, skoro już robię je i tak dla siebie. Czemu nie nagrać prostego filmiku? Cieszę się, że wszystkie nagrody z poprzedniego konkursu mikołajkowego już są odebrane. Mam nadzieję, że będą dobrze służyły wszystkim. I chciałem wam powiedzieć, że następny konkurs może po nowym roku będzie. A teraz zabieramy się do roboty. Na początku malutki koralik. Nie daje dużego tutaj obciążenia. W poprzedniej, którą sobie zrobiłem jeszcze, nie nagrywałem, to robiłem ją bez koralika. Żeby ją sobie... Matko, co, gdzie to mi wpadło? Żeby ją... Zaraz robimy inaczej. Żeby użyć ją jako skoczka. Bardziej jako mokrą. A tutaj zrobię z delikatnym koralikiem. Ale bez obciążenia dodatkowego. Z taką pomarańczową dupką. Dupka pomarańczowa to jest to. Dokręcam sobie nitki kawałek. Zrobiłem to bardzo nieperfekcyjnie, ale bardzo nieprofesjonalnie. Ale co tam będzie je trzymało? O, gdzieś taka mi dupka wystarczy. Tak ją zaraz docisnę jeszcze. No i dobra, kawałeczek dupki, bo to mówię, na sezon pstrągowy już. Który za dwa tygodnie, nie za dwa tygodnie, za trzy tygodnie. I tak nie wiem, kiedy pierwszy raz mi się uda pojechać na jakieś ryby. Jestem bardzo zasmucony tym, że nie ma tych porozumień. Zawsze sobie jeździliśmy na Wałbrzyski okręg, bo blisko. Jak na rodzimą Jelenią Górę się nie chciało jechać, to zawsze był Wałbrzych. No a teraz niestety nie. No i co? Jest dupka pomarańczowa. Teraz robimy bażanta, ogonek i można to zrobić na dwa sposoby. Można sobie wziąć dłuższego bażanta, przywiązać ogonek, a później resztą bażanta owinąć, zrobić tułów, a można to zrobić na z dwóch części. No i niestety ja dzisiaj zrobię z dwóch, bo te długie gdzieś mam, jeszcze te inne bażanty, ale gdzieś mam w torbie, jak zwykle. Wiecie, że jestem leń niesamowity. Nie chce mi się tego szukać. Wziąłem kilka promieni na ogonek. Zaraz sobie zrobimy ten ogonek gdzieś. Myślę, że taki będzie ok. Tak. O, jest ok. Od razu wracając do ogonka, dokręcę sobie drut na owijkę.
drut ten, co zawsze u mnie. Także już lecę w drugą stronę z drutem. I mamy ok. I teraz biorę więcej sobie tych też z bażanta. I będziemy robić tułowik. Tak jak przy każdej brązce. Zrobimy w tym o. Z tym, że nie będę wiązał tego do końca, tylko gdzieś tak w połowie może, o, tak jak tutaj widzicie, kończę wiązać tego bażanta. Lecę teraz z drutem, co mi tu wyszło. Cóż to jest, pęk bażant, jeden. Ajajaj. Gęściej zrobimy drutem, żeby się trzymał. I ok. Drucik sobie można zagiąć. I teraz się znowu cofam na ten moment, gdzie wam mówiłem. A gdzieś tak tutaj. Biorę znowu tego bażanta. Nie wiem ile teraz, tak troszeczkę bardziej grubo. O, chyba z 10. Możliwe, że nawet z 10 tych promieni wziąłem. I sobie dowiązuję je gdzieś tak tutaj. I od razu do tego dowiązuję jeszcze jeden promień pawika. No, wszystko przywiązane. Lecimy sobie pod główkę. I teraz ładnie tutaj pawikiem. Mamy resztkę odcinamy. I te całe tutaj teraz zaciągamy od góry. Na początku na raz. Delikatnie możemy całość cofnąć, rozszerzyć. I to jest koniec. Można jeszcze w tej wersji podzielić sobie te wszystkie odstające. Oczywiście wtedy musiałyby być krótsze troszeczkę. Podzielić je na pół i zrobić jeszcze imitację tych takich nóżek. Ja nie będę teraz robił tych imitacji nóżek, bo to nie taka, nie o taką mi chodziło. Tylko właśnie o taką, jak mam tutaj. No i do tego węzełek. To by było na tyle. Za dużo tutaj tej nitki dałem przy tym końcu. Nie podoba mi się to trochę, ale następną zrobię sobie mniejszą. I tak to się później prezentuje. Od dołu jest fajna brązka z pawikiem, z pomarańczowym akcentem. Na pstrągi powinno być, jak znalazł. W wersji, mówię, bez główki i bez ołowiu fajna naskoczka, a z główką
może być na główną, można też ją dociążyć jeszcze ołowiem. Zaraz, gdzie ten mój ołów był? Mam tutaj taki cienki, znaczy cienki, może nie jest bardzo cienki, ale jest w miarę. Taki ołowik można też nawinąć wcześniej. Dajcie cynka, czy na takie łowicie, czy wam się podobało, czy nie. Pozdrowionka dla wszystkich, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.